Ceny ropy naftowej w ostatnim czasie skonsolidowały się po osiągnięciu lokalnych szczytów. W tym momencie ropa Brent notowana jest w okolicach 68 dolarów za baryłkę, natomiast ropa WTI 63 dolary za baryłkę. Trzeba zwrócić uwagę w tym momencie na kilka takich ważniejszych informacji z rynku ropy naftowej. Przede wszystkim jest to ostatnie zdanie, zdanie Arabii Saudyjskiej, która twierdzi, że uda się utrzymać porozumienie o cięciu Produkcji do końca 2019 roku, co pokazuje dosyć dużą determinację, aby utrzymać to, ten proces bilansowania się rynku ropy naftowej, co ma pomóc cenom w dalszych wzrostach. Wydaje się również, że prognozy Międzynarodowej Agencji Energii również wspierają tą ideę wzrostu ceny ropy naftowej, gdyż w pierwszym kwartale tego roku implikowane zapasy ropy naftowej wzrosły jedynie minimalnie, a kolejne kwartały pokazują, że zapasy mają tracić w dalszym ciągu. Natomiast trzeba, trzeba podkreślić, że pojawiły się z drugiej strony informacje podażowe. Z takich ostatnich informacji jest to w dalszym ciągu bardzo wyraźnie rosnąca produkcja ze Stanów Zjednoczonych, odbicie produkcji w Rosji, ale również dosyć duże odkrycie um rezerw ropy naftowej w Bahrajnie. Bahrajn poinformował, że jest to największe odkrycie ropy naftowej od kilkudziesięciu lat i ewentualne potencjalne wydobycie ma przynieść dla rynku 100 tysięcy baryłek wydobycia na dzień. Generalnie wydaje się to dosyć mało, natomiast biorąc pod uwagę to, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu zwiększają swoją produkcję, OPEC może złamać swoje porozumienie wraz z Rosją. To te dodatkowe 100 tysięcy baryłek może zepchnąć ropę naftową zdecydowanie niżej w momencie kiedy podaż powróci na rynek. Jeżeli chodzi o prognozy dla cen ropy naftowej, to większość banków inwestycyjnych oczekuje wzrostów. Natomiast biorąc pod uwagę obecną sytuację również związaną z amerykańskim dolarem, prawdopodobnie należy spodziewać się konsolidacji w drugim kwartale i pod koniec tego kwartału wzrost. Z rozpoczęciem tak zwanego driving season. Już w tym momencie obserwujemy powolne spadki zapasów ropy naftowej, lekką budowę zapasów produktów ropopochodnych w związku właśnie z przygotowaniem tego driving season, i kiedy ruszy popyt właśnie na te produkty, wtedy również powinniśmy zauważyć odbicie na rynku ropy naftowej.